Moi drodzy, w internecie roi się od różnego typu mistyków, szamanów, którzy będą wam próbowali wmówić, że są na wyższym od was poziomie świadomości. Przede wszystkim nie można czegoś takiego wartościować, wyższy, niższy. Można mówić, że patrzy się z troszeczkę szerszej perspektywy niż tylko ludzka perspektywa. Więc jeżeli ktoś już używa takiej terminologii i próbuje jeszcze tym bardziej wam mówić, że on jest na wyższym poziomie świadomości od was, to możecie być pewni, że na pewno nie jest. Ponieważ pokora, której nabywa się patrząc na wszechświat z szerszej perspektywy, sprawia, że takie osoby mają bardzo dużo pokory. Przede wszystkim doceniają świadomość zwierząt i widzą, jak to wszystko jest pięknie we wszechświecie i w naturze poukładane. W związku z czym nagle doceniają, jak ten człowiek jest malutki w stosunku nawet do zwykłych zwierząt. Więc ktoś, kto rozumie wszechświat, ktoś, kto rozumie naturę, ktoś, kto porusza się w innych aspektach, zakresach, częstotliwościach świadomości i patrzy na to z dużo szerszej perspektywy, na pewno nie użyje takiego terminu, że jest na wyższym poziomie świadomości, ponieważ takie osoby mają bardzo dużo pokory i one wam będą mówić o tym, jak nisko jest ludzka świadomość, a nie będą próbowali się nad wami wywyższać, więc nie wierzcie w te kurwa różne bzdury, nie wierzcie w to, że się naćpacie ajałaski i nagle zaczniecie być na wyższym poziomie świadomości. Jeżeli ktoś wam mówi, że jest na wyższym poziomie świadomości, jest po prostu kurwa zwykłym kretynem. Pozdrawiam.